Ty trenujesz. Zawsze. Całe życie. Daniel, ty trenujesz. Właśnie przed programem dowiedziałam się, że Daniel nie dzieli swojego cyklu treningowego na siłę, wytrzymałość, wydolność siłową i tlenową i szybkość. Nie znasz czegoś takiego. To opowiedz, to ty po prostu ja cały czas jesteś w treningu? Tak samo, tak. Zawsze robię. I jesteś zawsze w dobrej formie albo w zajebiście dobrej formie, dokładnie, tak? Dokładnie tak. Nie, zawsze jestem w formie, zawsze robię te 10-11 jednostek w tygodniu. Okej, okay, czyli to jest dwa razy dziennie i w sobotę raz dziennie? Jest. Ale za to 2,5 godziny. Jezu, jak ja to policzyłam. Jest dobra, niedobra z matematyki byłam, ale mam podobnie tyle samo jednostek. Czy jak ktoś do ciebie pisze, jak tam, jak cykle wyglądają, to mówisz, weź się, chłopie, walnij się w ogóle. Ja jestem mężczyzna, nie mam żadnych cykli. No i już tata dwójki córeczek. Tak, jest. Tak, słuchaj, chciałabym wrócić do tego nokautu, bo nie byliśmy w stanie porozmawiać po twoim zwycięstwie. Znokautowałeś szybko swojego rywala łokciem. Ze strachu. Był duży. Był duży, przestraszyłem się, a wiesz, jak człowiek A ty też jeszcze musisz 7 tam kilogramów około, no teraz tak? Muszę 7 kilogramów, no ale jestem niski, wiesz, i gruby, on był duży i dopakowany. No. Wiesz, nie jesteś taki, wiesz, nie jesteś taki gruby, wszystko jest ubita. Czyli ze strachu ten łokieć. A w kolejnej gali w kwietniu, 24 kwietnia, kolejna gala właśnie w Warszawie. Też będziesz się bał, jak zamierzasz swojego przeciwnika znokautować? No to wiesz, jak to jest, ze strachu to człowiek nie panuje nad sobą. Może coś tam wyjść znowu. A prawdopodobnie będziemy się bili 5 rund, więc... Będzie dużo troszkę tego jest czas. Daniel, bo tak, nie dzielisz swojego cyklu na przygotowania, ale z trenerami macie jakieś założenia taktyczne? No, nie mam, bo bądź coś poważny. No, ale naprawdę, ja nie oglądam swoich przeciwników. Serio? Nie ustawiam się pod nich nigdy taktycznie. Ja nigdy nie walczyłem taktycznie, to raz. A dwa, bez sensu, bo jeżeli przeciwnik mój przygotuje się zrobić coś nowego i co, ja spanikuję, bo nie byłem na to przygotowany, a tak nie oglądam, jestem przygotowany zawsze na wszystko. Czyli po prostu trenujesz tak, jak nie wiadomo do kogo byś wyszedł, ale po prostu cały czas jakby ponosisz swoje umiejętności. Dokładnie, to oni mają się przygotowywać na mnie, a nie ja mam przygotowywać się na nich. No. Okej. Okay. Słuchajcie, no takie trochę inne podejście. Ty też tak się przygotowywałeś do walk? Nie, no ale wiesz, Daniel jest jedyny w swoim rodzaju, to jest... Wyjątkowy. Nie, to jest absolutna wyjątkowość. No tak. Nie ma się co porównywać w ogóle. Nie, no u mnie gdzieś jest to rozłożone, ale też, no mówię, może wyglądało to podobnie, jak zajmowałem się tylko tym, że trenuję, że od walki do walki i w zasadzie nie było jakiegoś wielkiego roztrenowania, tylko cały czas się robiło. No. Daniel jest zawodnikiem na pełny etat, ja nie jestem zawodnikiem na pełny etat, więc wiesz, ja dostaję termin walki tak naprawdę i dopiero wracam na matę i robię, bo ilość obowiązków poza sportowym też determinuje tak, że ja nie mam czasu trenować się tak regularnie, wiesz, też mam jakieś tam swoje problemy, które muszę ułożyć i dopiero jak wszystko się poukłada, tak naprawdę dopiero ja też, że podejmę tę decyzję, że to nie jest tak, że jak spokój w życiu, to też jest jakby bardziej poukładane w głowie i wtedy lepiej się walczy? Czy lubisz mieć takie zamieszanie? Tutaj jedno dziecko na ręku, tutaj drugie. Nie, wiesz co, ja lubię, odkąd mam dzieci, lubię walczyć w Warszawie, bo do końca siedzę jeszcze w domu. Masz psy. Jakie on ma psy, słuchajcie, jakie on ma psy. One gorzej wyglądają od ciebie, Boże. Widziałeś jego psy? Ja cię kocham psy. Ja jestem tu z trenerem Gasem. Są miłe, nie? Ale są. Słuchajcie, one są bardziej mi od mojej ciłały, nie? No właśnie. To malutki piesek. Nie szczekają. Te małe są najgorsze i pamiętam, bo byłam pod klubem i ty tam je zostawiasz, więc jakby coś to. No dobrze. Nic więcej nie bałem się o tych psach, dobra. Nie, to nie jest program przyrodniczy, nie o zwierzętach. Daniel, wracamy do ciebie. Ty się przygotowujesz na 24 kwietnia i będziesz walczył z Rasulowem. Chyba tak, nie wiem jak on się to nazywa. Rasulów. Dagestaw Rasulów. Tak, to rozumiem, że nie znasz swojego rywala jakby ani czy on jest techniczny. Nie, wiem, że jest duży. Lubi duży. Jesteś zawsze mniejszy od swoich rywali. Mimo, że największy tutaj. A nie mógłbyś na przykład trochę, nie wiem, zrzucić i pójść do większej kategorii? Nie, sobie, żebym nie powiedział. To 9-3. Tylko duża głowa by mi dostała. Dobrze, to będzie w twoim narożniku. Czy zmieniłeś sztab szkoleniowy? Nie, nie zmieniam sztabu przygotowawczego. Tak jak już wróciłem do Roberta Jocza, tak zamierzam tu zostać do końca kariery. Do końca kariery. A ile twoja kariera jeszcze potrwa? Nie wiem, ile będę jeszcze miał kontuzji, wiesz? A jak tam twoje kolana? No, nie ma. Dawno ich nie ma. No bo właśnie coś tam
słyszałam o tych kolanach, ale no, wszystko jest dobrze, u mnie też. Nie ma, ale chodzą.